Wydział Orientalistyczny. Katarzyna Małysz, cześć. Cześć. Jakie kierunki można studiować na waszym wydziale? Na naszym wydziale jest 12 kierunków. Jest to afrykanistyka, arabistyka, hebraistyka, iranistyka, indologia, japonistyka, koreanistyka, kultura wschodu starożytnego, mongolistyka i tybetologia, sinologia, turkologia oraz studia wschodnie. Jak wygląda proces rekrutacji? Do nas wystarczy mieć tak naprawdę 3 przedmioty zdane. Polski, matematykę na poziomie podstawowym lub rozszerzonym oraz język obcy. W zależności od kierunku albo musi to być angielski, albo może też być to inny język. Dla kogo jest to dobry wybór? Jest to na pewno wybór dobry dla ludzi, którzy interesują się językami, lubią się uczyć języków, a także szeroko pojętą kulturą, lubią na przykład podróżować, to zdecydowanie zapraszamy do nas. Z czego jako wydział jesteście najbardziej dumni? Jesteśmy dumni na pewno z atmosfery. Myślę, że taka atmosfera jak u nas nie ma jej nigdzie. Jesteśmy, czasem się śmiejemy, że jesteśmy wielką orientalistyczną rodziną. Każdy kierunek jest trochę inny, każdy jest z innego zakątku świata, ale wszyscy razem jednoczymy się podczas takich inicjatyw jak Gala Orientu albo konferencji. I wtedy wszyscy jednoczymy orientalistyczne siły i współpracujemy. Jakie koła naukowe działają na waszym wydziale? Każdy kierunek ma swoje koło naukowe i w tych kołach czasami koła się łączą, czasami współpracują same, ale mają też swoje podsekcje, na przykład niektóre mają sekcję herbaty, albo sekcję kulinarną, sekcję filmową, albo różne inne sekcje, więc na każdym kierunku można w kole działać, w sekcji, w której się po prostu ktoś czuje na siłach i chce. Jakie możliwości czekają studentów po ukończeniu tego wydziału? Po ukończeniu wydziału można robić karierę biznesową i pracować w firmach, które otwierają się na rynek azjatycki albo afrykański. Można też robić karierę dyplomatyczną, a także pracować w instytucjach kultury, jak na przykład muzea czy galerie, albo kontynuować karierę naukową. Student Wydziału Orientalistycznego to? Osoba kreatywna, otwarta i gotowa na wszelkie wyzwania. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję również.